Czy jamniki są fajne? Na tak prosto zadane pytanie, chociaż takie pytania oczywiście są najlepsze, mogę w prosty sposób odpowiedzieć, że tak. Jamniki są bardzo fajnymi psami, tylko że to jest moja osobista opinia dotycząca jednego z moich ulubionych psów. Ale jeśli chcecie sami odpowiedzieć na to pytanie, to oczywiście możecie posiłkować się wszystkimi tymi filmami, które nakręciłem o jamniku, albo chwilę mnie posłuchać. Oczywiście tutaj na początku zaproszę do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Zapraszam na inne materiały, na inne kanały. Zapraszam też do wsparcia tego kanału. Linki znajdują się w opisie. I oczywiście zadam Wam pytanie, czy Wy uważacie, że jamniki są fajne i dlaczego? A jeśli uważacie, że są niefajne, to może też jakoś skomentujcie, dlaczego tak uważacie. Wracajmy do materiału. Zacznijmy od tego, że są to psy z charakterem zupełnie odbiegającym od tego, co się niektórym wydaje. To małe twardziele, psy niezależne, uparte, lubiące stawiać na swoim, psy, które uwielbiają podejmować samodzielne decyzje, ale są to też psy, które dzięki temu, że w niesamowicie mocny sposób wiążą się ze swoim właścicielem, potrafią w odpowiednich rękach, w odpowiedni sposób wychowane, stać się doskonałymi psimi towarzyszami, którzy nie będą sprawiały zbyt dużo problemów, a przynajmniej nie więcej niż, można powiedzieć, taki średni, statystyczny pies. Pies, który jak zawsze dzięki temu, że ma własny instynkt, własny rozum, potrafi niekiedy zrobić coś, co nam się będzie wydawało niezbyt mądrym, czy też czymś, co nam po prostu nie będzie odpowiadało. Ale jamniki są psami, które jednak mogą być nazwane fajnymi tylko przez ludzi, którzy będą w stanie sobie z nimi poradzić, co jest zaskakujące. Wiele osób uważa, że ten jamnik to pies, którego łatwo wychować, którego łatwo prowadzić i później pojawiają się problemy i ktoś narzeka, że mój jamnik wcale nie jest fajny, ponieważ zachowuje się tak, zachowuje się tak. A w rzeczywistości jamnik to pies, który oczywiście dopiero naprawdę w odpowiednich rękach i w rękach osoby, która będzie w stanie mu poświęcić dużo czasu, tutaj się można powiedzieć nie oszukujmy, to nie jest pies, któremu możemy poświęcić mało czasu. Oczywiście tu nie chodzi o to, żeby cały czas na przykład go szkolić, cały czas z nim biegać, cały czas z nim ćwiczyć. Tutaj chodzi o naszą obecność. I tylko w rękach takiej osoby jamnik stanie się bardzo fajnym psem i psem, którego się wybierze i później nie będzie się chciało mieć w ogóle innych psów. Psów, które po tym, gdy mieliśmy do czynienia z jamnikiem, stają się w większości psami, które są takie letnie, takie można powiedzieć niezbyt, można powiedzieć takie pozbawione charakteru, może tak to nazwijmy, ponieważ jamniki mają ten charakter naprawdę robiący wrażenie. Oczywiście oznacza to, że taki jamnik potrafi sprawić komuś, kto nie ma doświadczenia albo nie wie, jak sobie z nim poradzić, spore problemy. I taka osoba naprawdę powie, że jamniki nie są zbyt fajnymi psami, ponieważ ich jamnik może naprawdę nie być zbyt fajnym psem. Tylko że oczywiście to nie jest wina tylko samego psa, ale też niestety często opiekunów, którzy albo nie są w stanie je wychować, albo też pozwalają im na zbyt wiele. Pamiętajmy, że jamniki to psy myśliwskie. Psy, które przez wiele pokoleń musiały sobie samodzielnie radzić w bardzo trudnych warunkach i są to psy, które nadal posiadają wiele tych cech psa myśliwskiego, czyli ta wspomniana niezależność, nieufność, niezależność, potrzeba podejmowania samodzielnych decyzji, to nie jest takie widzimisię jamników. One po prostu przez setki lat musiały takie być, żeby mogły po prostu przetrwać. A jeszcze w większości wypadków nie zdążyliśmy ich zmienić, co chyba nie będzie aż takie łatwe, jak na przykład w przypadku innych psów, na przykład owczarka niemieckiego. Jednak jamnik jest troszkę bardziej odpornym na zmiany psem. Pamiętajmy, że to pies, który bardzo mocno się z nami wiąże, i dzięki temu, że nas uwielbia, możemy po prostu w odpowiedni sposób go wychowując i prowadząc, stworzyć z niego bardzo fajnego psa. I wtedy tak, ta odpowiedź na to pytanie będzie jak najbardziej pozytywna. Wtedy ten pies stanie się świetnym, doskonałym, miłym towarzyszem naszych zabaw, naszego życia.
i będziemy z niego bardzo mocno zadowoleni. Oczywiście należy pamiętać, że jamnik to też pies, który ze względu na tą swoją miłość do nas, to przywiązanie do nas, może być o nas zazdrosny, może stać się wręcz zaborczy. Że nie poświęcamy mu zbyt dużo czasu, że ktoś przyszedł i to właśnie jemu, czy też jej poświęcamy ten czas, że jest inne zwierzę, że jest inny pies. To jest taki przykład psiego zazdrośnika, który naprawdę potrafi dążyć do tego, żeby to właśnie tylko on był tym najważniejszym elementem w naszym życiu, tą najważniejszą istotą. I chociaż oczywiście chcemy, żeby pies nas kochał, to niekiedy ta miłość w przypadku jamników musi być ograniczona. Musimy go nauczyć, żeby to przywiązanie nie sprawiało nam oczywiście problemów. Jeśli chodzi o inne cechy, czyli mocny instynkt myśliwski, niekiedy niezbyt dobre podejście do obcych psów, czy też niekiedy ogłuchnięcie, gdy słyszy komendę, gdy na przykład coś wytropi, gdy na przykład coś ściga, to są rzeczy, które występują również u innych psów i z nimi również musimy sobie u tych innych psów po prostu poradzić. Ale musimy pamiętać, że w przypadku jamników niestety wiele osób traktuje je dosyć tak lekko, uważając, że taki pies, tak wyglądający pies nie jest psem, któremu musimy poświęcać dużo czasu, czy też nie jest psem, który wymaga jakiejś wielkiej opieki, wymaga od nas jakichś wielkich starań, żeby go wychować, czy też żeby zapewnić mu wszystko to, czego potrzebuje. No i niestety później mamy ludzi, którzy mówią, że jamniki są niefajne. A po prostu wystarczy pamiętać, że chociaż jest to pies, który dla niektórych wydaje się śmieszny, niski, krótkie łapki, ten wygląd, to w rzeczywistości tak nie jest. To pies, który nadal często jest wykorzystywany jako pies pracujący. To nadal pies obdarzony niesamowicie dużą inteligencją, sprytem. To nadal pies, który dużo potrafi, który jest prawdziwym twardzielem, który jest bardzo odważny i który jest inny niż się większości z nas wydaje. Jamnik należy do tych psów, które niekiedy określam jako te duże psy, zamknięte w ciele małych psów. Tylko że tutaj to jest inny przypadek, tutaj duży myśliwski pies został zamknięty w ciele niskiego, długiego psa. I oczywiście te cechy, wszystkie charakteru nadal pozostały i musimy o tym pamiętać. Ale wtedy, oczywiście kiedy wiemy, z jakim psem mamy do czynienia, wiemy, że ten charakter jest bardzo silny i wiemy, można powiedzieć, jak się na to przygotować i jak z tym charakterem żyć, wtedy będziemy naprawdę zadowoleni, wtedy jamnik będzie jednym z najfajniejszych psów, jakie spotkaliśmy na swojej drodze. Więc kolejnym razem, kiedy spotkasz jamnika, to pamiętaj o tym, że to jest bardzo fajny pies i że to jest pies, który jest zupełnie inny niż wielu osobom się wydaje. Że to prawdziwy, uparty twardziel, nawiązujący ze swoimi opiekunami niesamowicie mocną więź i jest to pies, który będzie naprawdę psem doskonałym, gdy trafi w te wybrane ręce osoby, która będzie właśnie takiego psa chciała i będzie wiedziała, jak sobie z nim poradzić. Więc świetny, genialny, bardzo fajny pies i tutaj musimy pamiętać, że tak jak powiedziałem na początku, jestem troszkę może niezbyt sprawiedliwy w tej mojej opinii, tak jak powiedziałem, uważając jamnika za jednego z najfajniejszych psów, ale po prostu ten charakter, to jaki potrafi być jamnik, ponieważ potrafi być też dosyć ostrym, trudnym psem, ale potrafi być, kiedy się postaramy, doskonałym psem, to oczywiście coś, co wpływa na moją opinię, na to, jak można powiedzieć, oceniam tego psa. Tylko że gdy poznamy te jamniki, naprawdę będziemy je doceniać, naprawdę będziemy je bardzo, bardzo szanować i lubić. Tylko że pamiętajmy o problemach wynikających właśnie z takiej budowy, o problemach, które dotyczą kręgosłupu, stawów, o tych zbyt krótkich nóżkach, które w niektórych hodowlach zostały troszkę za bardzo, można powiedzieć, skrócone w wyniku hodowli, w wyniku wyboru odpowiednich egzemplarzy. Dlatego warto wybierać jamniki te troszkę lepiej zbudowane, że tak powiem, które po prostu będą miały mniej problemów. Więc bardzo fajny pies i
Mam nadzieję, że w swoich komentarzach też wypowiecie się, co wy sądzicie o Jamie. Na teraz dziękuję. Zapraszam na inne materiały, na inne filmy, na inne kanały. Linki w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.